wieczór Warszawą. A? Nazywam się Ostasiewicz Jacek i przyszedłem powiedzieć wam o Jezusie Chrystusie, o największym kozaku, jakiego poznałem w swoim życiu i z którym na co dzień się poruszę. Powiem wam tak, wychowywałem się w Twierdzy Modlin. Ci, co są stąd, wiedzą w 90-tych latach, co oznaczyła twierdza, jak tam się wychowało. To było małe miasteczko, bardzo wybuchowe. Tam w tym miasteczku, wiecie, jakby zacząłem się edukować życia, wiecie, ja to nazywałem szkołą życia. Widziałem bardzo dużo kozaków, widziałem bardzo dużo takich, wiecie, tych typów, którzy byli tacy nieugięci, wiecie, to mnie jarało. Ja wśród tych starszych czułem się pewnie i bezpiecznie, bardziej bezpiecznie niż w swoim domu. Ale czas pokazywał, że te ich zapewnienia, ta prawda, bo ja szukałem zawsze prawdy, ta prawda, którą oni prezentują, jest o kant dopiero rozbić. Wiecie, ta prawda rozsypuje się w momentach, kiedy przychodzą kryzysy. Zresztą to teraz widać, nie? Jak się wysypują nawzajem ci najbardziej lojalni. Wiecie, ja zawsze szukałem i też jakby wzorowałem się na tych turbo-kozakach. Ja nie jestem niedużej postury, więc musiałem nadrabiać, nie? Ale powiem wam tak. 31 lat chodziłem po tej ziemi, wiecie. Byłem w ONR-ze, byłem nacjonalistą, byłem bardzo takim, wiecie, turbo w ogóle gościem, który w ogóle wszędzie wchodził, wszędzie się poznawał. Mieszkałem we Wrocławiu, w Zielonej Górze, mieszkałem przez chwilę w Poznaniu, w Białymstoku. Wiecie, ja wszędzie się odnalazłem, wchodziłem na podwórka i tam w ogóle ja zdobywałem szacunek tych ludzi. Tym, że jestem taki właśnie w ten sposób nieugięty. Byłem takim banitą, zawsze byłem pośród ludzi, ale ja zawsze byłem sobą, wiecie. Ja zawsze uważałem, że ja jestem tą potęgą. To ja tutaj rządzę, to ja, wiecie, to wszystko mogę. Ale w końcu się skończyłem, mając 31 lat, kiedy zacząłem właśnie, czas pokazał, zaczął weryfikować te wszystkie obietnice, lojalności. Ci ludzie się rozpruwali, wiecie, ci ludzie w ogóle się sprzedawali, mordowali się nawzajem. I ja w końcu zwariowałem i zacząłem zadawać sobie pytanie, po co ja jestem na tej ziemi? Czy ja jestem po to, żeby zarabiać? To przecież można okradać ludzi, po co pracować? Czy te pieniądze to jest jedyny cel mojego życia? Czy to, żeby mieć fajne ciuchy, samochody i inne pierdy, to jest cel? Jeżeli to jest cel, to jest bez sensu. Ja wtedy miałem taki ambitny plan, żeby umrzeć w obronie ojczyzny. Ale powiem wam tak, któregoś dnia, jak byłem tak bardzo rozsypany, padłem na kolana, spojrzałem w niebo i powiedziałem, Boże, jeżeli Ty jesteś, to chcę Cię poznać. Bo jeżeli to, co słyszałem w kościele katolickim na przykład, to ja nie mam co do Ciebie podchodzić. Jestem tak brudny, utytłany, że w ogóle wiecie, ja powinien pokutować w ogóle, nie wiem, na kolanach do Częstochowy, zasuwać i z powrotem. Ale jeżeli Ty jesteś, to ja chcę Ciebie poznać. Ale mówię, Boże, ja nie uwierzę w żadne ponadnaturalne rzeczy, bo ja jestem chłopakiem prostym, który po prostu musi widzieć. Ja tworzę, to stąpam po ziemi, ja muszę widzieć fakty, muszę widzieć realnie Ciebie. Po czym osobiście powiem wam, przez chwilę pomyślałem sobie, no fajnie, no już mi naprawdę wam nie mam takie. Mówię do chmurek, mówię do nieba. Ale idąc dalej, powtórzyłem w drodze, bo mnie wewnętrznie poczułem takie pragnienie. Powtórzyłem to, co mówiłem, postaw na mojej drodze też człowieka, który mi pokaże coś innego, pokaże mi prawdę, taką wiecie, wartości. I ten Bóg, z którym obecnie żyję na co dzień, postawił takiego człowieka na mojej drodze, wiecie. To był też człowiek tutaj z Pragi. To był człowiek, który nie był takim, wiecie, ulizanym, utytłanym, wykastrowanym gościem, który mówi o Jezusie. Nie, to był zwykły, normalny, prosty człowiek, a jednocześnie w jego oczach widziałem coś, czego nie widziałem w tym świecie. Choć wiele rzeczy chodziłem. Możesz być wolny od tego gejostwa. Bo to jest, wiesz, to jest tak naprawdę twoje zranienie i może być wolny, bądź wolna. Jak chcesz tej wolności, to możesz podejść do mnie, się pomodlę o ciebie. I powiem wam tak, że właśnie ten człowiek przedstawił mi tego Chrystusa w ciele, który chodzi tutaj. I ja zawołałem w końcu i oddałem swoje życie Bogu. Tak jak to jest w Biblii, chociaż nie czytałem jej, nie słyszałem, jak to się dzieje. Aczkolwiek w moim sercu pragnienie nastąpiło, żeby poznać prawdę. Całe życie szukałem prawdy, wiecie, w książkach historii, we wszystkim, w tych moich bohaterach narodowych i w ogóle szukałem prawdy, szukałem tej szczerości, tego czegoś, nie?
i poznałem, wiecie, zrozumiałem w tym momencie, że prawdy, której szukałem, ta prawda ma imię. Ta prawda ma imię Jezus Chrystus. I ta prawda wyzwoliła mnie, odmieniła mnie całkowicie. Ze mnie spadło to wszystko, czego byłem jakby wyuczony, że ciągle trzeba walczyć, że ciągle muszę zdobywać. Że moje ja musi być ja. Musi być pierwsze, większe, mocniejsze. Ale teraz nie muszę, wiecie, panować, nie muszę kozaczyć, bo jestem pewny tego, kto jest we mnie, wiecie. Duch Święty ożył we mnie i ja zmieniłem swoje życie. I jestem tutaj po to, żeby wam zaświadczyć, wiecie, ja kiedyś unikałem takich miejsc, bo człowiek z moją przeszłością to nie za dobrze, żeby on był, wiecie, publiczny, bo zaraz tam panowie w niebieskich mundurach się przyczepiali. Teraz, w tej chwili nie boję się, wiecie, ta władza jest po to, żeby mi służyć, wiecie. I chcę wam nakłonić do refleksji. Teraz pędzicie, biegniecie, jest piątek, piąteczek, piątunio, każdy z was pewnie leci się fajnie bawić. Bo przez 5 dni w tygodniu ledwo wszędzie jest mu źle, ciężko, nie wie to co jest, nie wie gdzie idzie. Musi to wszystko jakby sobie pieniążkami, imprezami, wiecie, ćpaniem. Też tak robiłem, wiecie, cały czas próbowałem jakoś tą dziurę w sobie łatać wszystkim. Wciągałem wszystko, wiecie, ja kiedyś, jak byłem na odwyku, zapytali mnie, czy mam problem z narkotykami, powiedziałem nie, wszędzie sobie załatwię. I taka była prawda, ja wszędzie na każdym podwórku potrafiłem sobie załatwić, bo ja łatałem dziury, wiecie, bo cały czas byłem pusty. Cokolwiek nie robiłem, we mnie była pustka, mimo że w ciągu dnia kozak, wieczorami, sam ze sobą, naprawdę, nie było mi dobrze, brakowało mi czegoś, wiecie, te wszystkie jakby imprezy, te, wiecie, tam jakieś potyczki uliczne, to było fajne przy kolegach, ale wieczorem, kurczę, w ogóle stawiałem się po co, nie? Połamaniu parę razy z twarzą czachę, wiecie? No płytki tytanowe, tak walczyłem, nie? Byłem takim fighterem, 5, 10, 15, nieważne, nie zejdę. A teraz powiem wam tak, że miłość, której też w pewien sposób szukałem, chociaż ten świat tak oszukuje, że w końcu, wiecie, używałem słowa kocham cię po to, żeby zdobyć dziewczynę na już, na szybko, a potem niech se idzie. Ale poznałem tą miłość właśnie w Jezusie Chrystusie, w tym, który jest prawdą. Poznałem ją i ta miłość jest inna niż to, co nam proponuje ten świat. Ona jest pełna, ona jest syta, ona zaspokaja, ona nie jest po to, żeby korzystać z tego wszystkiego tak na biegu, wiecie, bo to jest, mówię, fajne, nie? Niby to jest fajne początkowo, szybko, fajnie się kończy, wiecie. Te miłości, zauroczenia, te jakieś te, to wszystko, wiecie, popatrzcie na rodziców, popatrzcie na ludzi, którzy są w związkach dłużej. To nie jest miłość, to jest wspólne uzależnienie się. A wcześniej były motylki i wiecie, takie rzeczy, ale Jezus Chrystus, którego poznasz, któremu oddasz swoje życie, może odmienić swoje serce. Wtedy w twoim sercu będzie miłość i wtedy tą miłość dopiero będziesz mógł dawać i otrzymywać. Mówię wam to, bo ja miałem turbo z tym trudność, gdyż nie byłem tak wychowany. Raczej nikt mi w domu nie dawał miłości. Raczej mojej partnerki to było tylko zaspokojenie moich popędów. A teraz mam w sobie miłość i tą miłość przyniosłem też wam tutaj. Jestem tu dla was, bo to jest miłość. Nie wypoczywam, nie idę na imprezkę, jestem tu dla was, bo wiem, że każdy z was wewnętrznie czuje, że brak w nim czegoś, brakuje tego jednego elementu. A ten element, to jest najpotężniejszy element, który daje życie, wolność, wiecie. To nie chodzi o to, że religia w tym kraju, zasypiała religia, której tak nienawidzę, pokazuje, że wiecie, ktoś, kto chodzi z Bogiem, powinien być jakiś taki w ogóle, wiecie. Ale tak nie jest. Jezus taki nie był. Jezus nie jest malutkim Jezusikiem. To jest potężny Król Królów i Pan Panów, który wyciągnął mnie z syfu, w którym byłem. Wyciągnął mnie z syfu, ale on mnie nie wydarł, on poczekał. Aż ja będę chciał, bo to jest dżentelmen, a jednocześnie dał nam wolną wolę. Bo to ty musisz do niego zawołać. Wiesz, jak trwoła do Boga się mówi. Każdy z was wołał, ale wtedy to jest, wiecie, to jest taka manipulacyjne. To musisz z czystego serca zawołać do Chrystusa, do Boga, który tak naprawdę dał ci życie. I możesz być tego nieświadomy. Bo wmawiają nam różne rzeczy, ten świat w ogóle pędzi, teraz ten przepływ informacji, wiecie, kończę na to, wiecie, tur, bo przepływ informacji jest teraz taki, że kiedyś, jak byłeś takim kozakiem i coś powiedziałeś, poszedłeś na trzepak i dostałeś po ryju, a teraz ludzie w necie są takimi w ogóle, wiecie, mędrcami,
Teraz możemy sobie na to pozwolić, ale jednocześnie to nas ogłupia. Ta technologia, która może dawać, ogłupia ludzi i jeszcze bardziej jest, robimy się prymitywni. Ale możemy to zmienić, nie krzyczę, nie. Nie gliszcz. Panie, zapraszam was do refleksji. Jeżeli chcecie, ja nazywam się Ostasiewicz Jacek, jestem częścią Kościoła Mocy. I możecie mnie znaleźć na Facebooku, jestem osobą publiczną, nie boję się, nie chowam. Jestem całkowicie normalny, chodzę sobie normalnie tu po Warszawie i jeżdżę po Polsce. Jak mnie spotkacie, możecie do mnie podejść, porozmawiać, jeżeli chcecie, może się wasze życie odmienić całkowicie na pełne radości, miłości, spełnienia i mocy, by wszystko pokonywać. Żadna trudność wtedy nie będzie trudnością. Halleluja! Jezus królem!